posłuchajcie dalszego ciągu opowieści o królu Maciusiu. W państwie Maciusia dzieje się niestety bardzo źle. Gazety oszukiwały małego króla, dorośli burzą się przeciwko rządom chłopca, a dzieci, które wcale nie chcą do szkoły chodzić, ale raczej do fabryk i sklepów, no i wszystko to psują, jeszcze do tego kradną. W kraju panuje bałagan. Wrogowie tylko na to czyhają. Posłuchajcie, co było dalej. Król Maciuś I. Słuchowisko według powieści Janusza Korczaka. Król Maciuś I wystosował pokojową notę do młodego króla. Oburzająca i bezczelna odpowiedź nieprzyjaciela. Cytuję. Nie mam zwyczaju pertraktować z dziećmi. Z dziećmi się nie dyskutuje, lecz się je bije. Oburzenie ludności na list nieprzyjacielskiego króla. Naród jest gotów bronić swego kraju i jego młodego władcy. W fabrykach i hutach trwa praca dzień i noc. Państwo Maciusia przygotowuje się do obrony. Nieprzyjaciel zbliża się do stolicy. Smutny król obiecuje pomoc. Jestem młody królu, zgodnie z rozkazem. O, jaśnie pan dziennikarz? Nareszcie. Nie mogłem wcześniej. Sytuacja skomplikowała się. Musiałem uciekać i ukrywać się. Pan? Najbardziej zaufany dziennikarz tego smarkacza Maciusia? Proszę nie kpić, najjaśniejszy panie. Zawsze byłem i zostanę wiernym sługą waszej królewskiej mości. Tylko bez podlizywania? Dość tego, panie dziennikarzu. Zapewniał pan mnie, że Maciuś jest bezbronny, że nie ma wojska, amunicji, że w kraju panuje zamęt i bez jednego strzału mogę spokojnie wejść do jego stolicy. I co? Posuwam się owszem, ale gdybym nie był tak ostrożny, och, już bym przegrał wojnę. Miałbym się spysznąć. Pozwól wyjaśnić sobie, najjaśniejszy królu, wszystko szło po naszej myśli. Przeprowadziłem takie reformy w tym ich sejmie dziecięcym, że się ludzie za głowy łapali. Jak to? Pan przeprowadził? A no, namówiłem tego gazeciarza Felka, żeby wysunął takie pomysły reform, od których dzieciom poprzewraca się w głowach. Felka miałem dokładnie owiniętego wokół mego palca. To łatwowierny szczeniak. Robił, co mu kazałem. No więc, dzieci pozamieniały się z dorosłymi. Poszły do sklepów, fabryk, biur. Bawiły się, czym popadnie. Psuły, wyrzucały, strzelały dla zabawy. Słowem, zabawa była na całego. A dorośli pisali w szkołach. Klasówki. Było na co popatrzeć. Miałem pełną uciechę. Proszę mi tu nie opowiadać anegdot. Tylko wytłumaczyć, dlaczego i skąd Maciuś dowiedział się o wojnie. Królu, on jest bystry. Połapał się, że coś nie jest w porządku, chociaż posyłałem mu codziennie moją gazetę ze specjalnie przygotowanymi wiadomościami, nie mogącymi nawet na chwilę wzbudzić nieufności czy wątpliwości. No, to kiedy się połapał, wpadł do redakcji, nawymyślał mi i chciał nawet strzelać. Musiałem ratować się ucieczką, a potem jeszcze Felek, nieznośny smarkacz, gonił mnie, rozpętał istną obawę. Tułałem się, królu, po piwnicach, za kamarkach, aż wreszcie dotarłem do ciebie. 5 dni nic nie jadłem, nie spałem, zgubiłem moje cygara, a bałem się kupować w sklepach, żeby mnie nikt nie poznał. Maciuś rozesłał za mną listy gończe. Co z ciebie, panie redaktorze, za szpieg, skoro boisz się dwóch niewypierzonych smarkaczy? Dość już tych bredni. Maciuś strzelał do niego. Patrzcie go. Rozesłał listy gończe. Dość. Prawda jest taka. Maciuś wie o wojnie. Zbroi się. Reperuje armaty. Ludzie pracują w fabrykach, a w dodatku smutny król i przyjaciel żółtych królów chcą mu iść z pomocą. I co pan na to? No! Żądam odpowiedzi. Co ja mogę? Doprawdy taka skomplikowana sytuacja. Nie czuję się na siłach. Jestem bardzo zmęczony. Jeszcze słowo mości szpiego, a odeślę cię nie do 100 diabłów, ale
prosto w ręce twego ukochanego Maciusia. No, tęsknisz za nim bardzo, co? O nie, najjaśniejszy panie, zrobię wszystko, co zechcesz, tylko nie oddawaj mnie w ręce Maciusiowi. Przestraszyłeś się, co? No, dobrze, po wojnie porozmawiamy jeszcze. Niezłe z ciebie, ziółko. Gdybyś był tylko podły, ale w dodatku jesteś tchórzem. No tak, zostawmy to teraz. Wymyśl coś, co by pokrzyżowało plany Maciusia. Jeżeli mi, królu, darujesz moje błędy... Targować się nie radzę. Na razie jesteś mi potrzebny, bo najlepiej spośród różnych moich sojuszników znasz Maciusia. Więc wymyśl coś, tylko nie zapominaj o jego inteligencji. Chociaż wróg i denerwuje mnie, muszę przyznać, że to nie głupi dzieciak. Popełnia błędy i przegra kiedyś, bo jest za dobry. I ma wokół siebie takich jak ty. Jest pewien sposób, żeby pogrążyć Maciusia. Mam przy sobie sfałszowany apel do dzieci całego świata. Napisałem go już dawno i ten głupi Felek podpisał go. Teraz się przyda. Ten apel narobi bałaganu we wszystkich państwach. Nie tylko u smutnego króla czy przyjaciela żółtych królów. Samego Bumdruma poderwie na nogi. Pokaż mi ten apel. Proszę. Jest trochę pognieciony, ale mogę przedostać się do twego, panie królestwa, tam odbić wiele tysięcy takich ulotek i porozsyłać, porozrzucać wszędzie. To się dostanie do gazet, do radia, będzie zamieszanie. Gwarantuję, panie mój. Dzieci całego świata, ja, król Maciuś I, zwracam się do was, abyście poparły moje reformy. Chcę zrobić tak, żeby dzieci nie potrzebowały słuchać dorosłych. Chcę, żeby dzieci mogły robić, co im się podoba. W moim państwie już dałem dzieciom prawa. Urządźcie u siebie rewolucję i żądajcie praw. A jak wasi królowie się nie zgodzą, to obalcie ich i wybierzcie mnie. Chcę być królem wszystkich dzieci na świecie, białych, żółtych i czarnych. Dam wam wolność, więc pomóżcie mi i urządźcie rewolucję na całym świecie. Podpisano: król Maciuś I, reformator, minister baron von Rauch. No i co, najjaśniejszy panie, jesteś zadowolony? Świetnie, masz głowy do takich łajdactw. Idź, a raczej jedź szybko i działaj. Postaraj się dotrzeć do stolicy króla, przyjaciela żółtych królów, bo właśnie miał się spotkać u siebie ze smutnym królem. Niech dostaną tę wspaniałą odezwę do rąk. Już widzę ich miny. No tak, ja tymczasem wydam odezwę do mojego wojska, no bo nieco podupadło na duchu. Wiadomość z ostatniej chwili. Smutny król i przyjaciel żółtych królów wypowiedzieli nam wojnę. Sojusz sąsiadów przeciwko państwu króla Maciusia. W kraju pełna mobilizacja sił. Na froncie nieprzyjacielskim odezwa młodego króla do armii. Cytuję. Jest nas trzech królów, a Maciuś jeden. W dodatku w jego stolicy jest rewolucja. Nie ma żywności, armat ani prochu. Żołnierze Maciusia nie chcą walczyć i ginąć. Jutro zajmiemy stolicę i weźmiemy Maciusia do niewoli. Przyszedł odpowiedni moment. Wojsko wroga jest w rozsypce. Wypuśćmy dzikie zwierzęta z klatek. Przestraszył się do reszty i pobijemy ich
z łatwością. Na królu, teraz właśnie jest tak chwila. Czekaliśmy na nią. Dobrze, wydam rozkazy. A wy uważajcie na kratki ze zwierzętami. Dobrze. Może uda się nam ten fortel. Żołnierze! Na mój znak wypuszczamy lwy, później pantery, tygrysy. Uwaga! Gotowi! Uciekają, opuszczają swoje okopy, rzucają broń. Patrz, wygramy, musimy wygrać. Patrz, Felku, czy ja dobrze widzę? Gdzie, Maciusiu? Tam, na wieżach naszego miasta. Czy to możliwe? I to właśnie w tej chwili? Boże! Białe chorągwie! Kto śmiał? Wszystko stracone, przegraliśmy. Oddział, do mnie! Macie natychmiast przedostać się do miasta i zdorywać te hańbiące białe szmaty z wież. To rozkaz króla! Maciusiu, odwagi! Nieprzyjaciele są tak przestraszeni po ataku naszych zwierząt, że są w rozsypce! Nim się zorientują, białe flagi zostaną zrwane! Ura! Naprzód! Na Maciusia! Żołnierze! Zdradzono nas! Nie mogę was prowadzić do zwycięstwa! Ratujcie się jak możecie! Ja nie oddam się w ręce wroga! Kto idzie za mną walczyć do końca? Ja! Ja! My! Nie opuszczę cię nigdy! Ani ja! Będę przy tobie, nawet gdyby przyszło zginąć! Dziękuję wam, przyjaciele! Wycofamy się do budynku po zwierzętach. Jest teraz pusty. Ale to mały budynek. Nie zmieścimy się wszyscy. A gdyby tak... Tym lepiej. Nie mogę tylu was narażać na śmierć. Jak się tam dostaniemy? Samochodami wojskowymi. Bo przecież kawałek drogi stąd. A chodzi o czas. Dobrze, biegnijmy do nich. Szybko. Piękną będziemy mieli śmierć, bo umrzemy walcząc. Nikt nigdy nie powie, że królowie prowadzą wojny, a giną tylko żołnierze. Ale doprawdy, jak dziwnie zadrwił ze mnie los. Muszę walczyć i zginąć dlatego, że nie lubię wojen. I chciałem zaopiekować się tymi, którzy opieki najbardziej potrzebują. Czyli dzieci. Tu dorośli królowie walczą ze mną, chociaż jestem jeszcze dzieckiem. Odezwa do mieszkańców stolicy. My, Rada Miejska, wespół z Radą Ministrów, zawiesiliśmy na dachach domów i wież białe flagi. Na znak, że nie chcemy już dłużej znosić rządów króla Maciusia. Nie chcemy też dłużej prowadzić wojny. My chcemy żyć w spokoju. Król Maciuś został dzisiaj wzięty do niewoli. Żołnierze młodego króla pojmali go i jego załóżników. Sąd wojenny zadecyduje o karze dla pokonanego. Proszę wprowadzić oskarżonego. Proszę wprowadzić oskarżonego. Oto jestem. Panowie sędziowie, ławnicy i wy czcigodni zwycięzcy królowie. Mamy dzisiaj rozpatrzyć sprawę króla Maciusia, wziętego do niewoli po wczorajszej bitwie. Mieszkańcy stolicy, wywieszając białe flagi, zdecydowanie wypowiedzieli się
za tym, że nie chcą dłużej znosić rządów swego władcy. Zarzutów przeciwko królowi jest bardzo wiele. Przeczytam zatem akt oskarżenia. Po pierwsze, król Maciuś wydał odezwę do dzieci, żeby zbuntowały się i nie słuchali dorosłych. Po drugie, król Maciuś chciał rozpętać wszechświatową rewolucję, żeby zostać władcą całego świata. Po trzecie, król Maciuś zastrzelił parlamentariusza, który szedł do niego z białą chorągwią, ponieważ jednak Maciuś nie był już wówczas królem, gdyż naród odebrał mu koronę, odpowie za ten czyn jako zwykły zbrodniarz. Za te czyny Maciuś powinien zostać powieszony albo rozstrzelany. Co oskarżony Maciuś ma do powiedzenia? Że wydałem odezwę, to pierwsze kłamstwo. Że zastrzeliłem parlamentariusza, nie będąc już królem, to drugie. A czy chciałem zostać królem wszystkich dzieci, to wiem tylko ja sam. Panowie z Rady Miejskiej, proszę odczytać stosowny fragment waszej odezwy. My, zebrani w mieście podczas bitwy, chcemy ratować nasze żony i dzieci. Nie chcemy dłużej znosić wojny i nie chcemy, żeby Maciuś był królem. Dość już złego uczynił. Stolica zabiera Maciusiowi koronę i tron. Uważamy, że za popełnione czyny Maciuś powinien odpowiadać sam. My jesteśmy niewinni. Proszę byłego króla Maciusia o złożenie podpisu pod dokumentem, że przyjmuje do wiadomości. Proszę bardzo. Z postanowieniem bandy zdrajców i tchórzów, którzy zaprzedali kraj, nie zgadzam się. Jestem i pozostanę królem Maciusiem I. A co do tego aktu oskarżenia, dodam, że jeżeli chcecie mnie, panowie sędziowie, sądzić, to żądam, byście zatytułowali mnie królem. Bo jestem nim i będę aż do śmierci. Jeżeli to ma być prawdziwy sąd, a nie pospolita zbrodnia dokonana na zwyciężonym królu, to hańba wam jako ludziom i jako żołnierzom. Skończyłem. Możecie mówić teraz wy. Ja odpowiadać nie będę. Czy to wszystko, co oskarżony miał do powiedzenia? Proszę wprowadzić świadka. Świadek proszony jest na salę. Jestem. Czy świadek został zaprzysiężony? Tak, wysoki sądzie. Proszę powiedzieć wysokiemu sądowi, co świadek wie na temat odezwy do dzieci podpisanej przez oskarżonego. Czy Maciuś chciał zostać królem wszystkich dzieci? Mogę zaświadczyć, że obecny tutaj Maciuś chciał zostać królem dzieci całego świata. Proszę o ciszę, proszę o ciszę! Czy to prawda? Prawda. Chciałem być królem dzieci, bo jestem jeszcze mały. I pewnie bym to zrobił, ale podpis na odezwie był sfałszowany. Zrobił to ten szpieg, który tu występuje jako świadek, a przedtem udawał dziennikarza. Ty wilczku, nawet w niewoli kąsasz. Przywołuję świadka do porządku. Proszę nie rozmawiać z oskarżonym. Przepraszam, wysoki sąd. Sąd udaje się na naradę. Odczytam teraz po naradzie wyrok sądu wojskowego w sprawie króla Maciusia I, tytułującego się także reformatorem. Sąd
rozpatrzywszy wszystkie za i przeciw, orzeka, że oskarżony Maciuś winien jest przedstawionych zarzutów i powinien zostać rozstrzelany. Czy oskarżony ma coś na swoją obronę? Nie, szkoda czasu. Proszę sędziów o złożenie podpisu pod protokołem. Dziękuję. Królu, przebacz nam naszą zbrodnię. Przebacz zdradę. To nie ty, panie, powinieneś być sądzony, ale powinieneś być sędzią. To jest za spóźnione żale. Dobrej nocy wam życzę, panowie sędziowie, rado mojego miasta i zwycięzcy królowie. Za chwilę zginę. Już nie zdążę ustanowić nowych praw i reform. Szkoda. Bóg mi świadkiem, że starałem się jak umiałem. Może za mało wiedziałem i nie miałem wielu przyjaciół. A może taki los był mi pisany. Najgorsze, że nie wiem, co się stało z kochaną Kluklu i Felkiem. Czy dostali się do więzienia? Czy zginęli? Dlaczego smutny król mnie zdradził? Nie mogę o tym myśleć. Co teraz stanie się z moim państwem i z dziećmi? A śmierć? Czy to boli? Już niedaleko. Są żołnierze i są gapie. Trzeba się nie rozpłakać. Nikt nie może widzieć, że płaczę. Ze względu na młody wiek oskarżonego, biorąc pod uwagę okoliczności łagodzące, sąd wojskowy uchyla wyrok śmierci. Były król Maciuś zostanie wywieziony na bezludną wyspę. Wyrok zostanie uprawomocniony i wykonany w ciągu tygodnia. A więc jeszcze nie tym razem. Może jeszcze nie wszystko jest przegrane. Był to 11 odcinek serialu słuchowiskowego Hanny Bielawskiej Król Maciuś I na podstawie powieści Janusza Korczaka. Reżyseria Stanisławy Grotowskiej, realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego, zaś muzykę napisał Maciej Małecki.